jakby chciałem zawsze gdzieś tam robić elektronikę. No, niestety mi to, powiedzmy, nie pykło tak do końca po studiach, ponieważ zostałem programistą. No ale gdzieś tam cały czas staram się na boku szukać i ewentualnie realizować jakieś zlecenia związane z elektroniką, tak żeby, powiedzmy, trochę nie wypaść z wprawy. No i gdzieś na samym początku, jak dostawałem jakieś zlecenia, głównie były to jednostkowe produkcje typu, nie wiem, jeden gościu chciał, nie wiem, 3 sztuki urządzenia, które gdzieś tam będą sczytywały, powiedzmy, jakieś dane z czujników, wysyłały to do kompa i tyle, nie? No to jakby w tym momencie nie mamy problemu, przynajmniej większość, myślę, z Konarowiczów tutaj nie miałoby problemu z skonstruowaniem takiego urządzenia, oprogramowaniem go i gdzieś tam dostarczeniem do klienta. No, tylko że jakby troszkę się to, cała ta moja działalność, można powiedzieć, którą robię na boku, można powiedzieć, rozrosła troszkę. No i w końcu trafiłem takiego klienta, który, no powiedzmy, w pewnym stopniu, może inaczej, przyszedł klient, który ma pomysł, potrzebował zaprojektować urządzenie. Na samym początku był to proof of concept, czyli po prostu zrobiłem jakąś tam proste urządzenie. Właściwie na samym początku tak naprawdę to kupiliśmy gotowe rozwiązanie, bo tak było najszybciej, które zapewniało nam funkcjonalność, którą chcieliśmy przetestować. No i po jakby tych testach okazało się, że jednak do końca nie spełnia to urządzenie naszych wymagań, więc musimy zaprojektować własne, które no jakby będzie działało tak, jak chcielibyśmy. No i tutaj zaczął się pojawiać taki problem, że no dobra, ja jestem w stanie zaprojektować płytkę, jestem w stanie, powiedzmy, zaprojektować jakąś obudowę do tego, tą obudowę wydrukować sobie w 3D. No i taki prototyp tego urządzenia dostarczyć do klienta, tak żeby on sobie mógł testować i no, ja również jako podwykonawca testować, czy to działa, czy jest wszystko ok. No i wszystko fajnie, tylko jakby urządzenie po testach okazało się, że jest ok, wszystko fajnie działa tak, jak chcemy. No i teraz się pojawia problem tego typu, że chcemy je wyprodukować. Wyprodukować tak, żeby klienci, znaczy użytkownicy systemu, którego ten sensor, który ja produkuję, jest częścią, będą mogli go użytkować. No i tutaj już się zaczynają pojawiać problemy, bo jakby jesteśmy na takim etapie, który ciężko nam jakby wyestymować, bo masz albo niską produkcję, gdzie właśnie jest to produkcja jednostkowa, albo w pewnym momencie masz produkcję taką bardzo, no, chwila na polski, no, wiele sztuk, bardzo dużo, masową produkcję robimy. No, tylko że jest taki, powiedzmy, obszar między tą jednostkową produkcją a masową produkcją, który jest ciężko ogarnąć, można powiedzieć tak, żeby dostarczać dobrej jakości produkty, które będą jacyś tam klienci czy użytkownicy systemu wykorzystywać. No ale to tak pokrótce, powiedzmy tutaj tą moją historię zacząłem, ale jakby
idąc od samego początku, czyli załóżmy, chcemy sobie wyprodukować dane urządzenie. No to co jest pierwszą rzeczą, którą chcemy robić, znaczy chcemy, musimy zrobić, no to jest zrobienie jakiegoś prototypu, nie? Mamy sobie nasz piękny tutaj breadboard czy cokolwiek innego i po prostu testujemy na samym początku nasze rozwiązanie, czy to w ogóle zadziała, czy nie wiem, dane z sensorów będą takie, jak oczekujemy, czy coś takiego. No i to jest taki nasz pierwszy etap tego. Później wiadomo, prawdopodobnie każdy w Konarze robił takie rzeczy, czyli projektujemy sobie płytkę w KiCadzie, czy tam obojętnie w jakimś softcie ten, no i trzeba tą płytkę wyprodukować. No i tutaj nam akurat w tym momencie już bardzo pomagają chińscy dostawcy takich układów, no bo tutaj, nie wiem, pierwsza lepsza strona PCBWay jest mega tania produkcja takich PCB-ków, no kosztuje to około $5. I ten. No i tam wyprodukujemy w tym momencie, nie wiem, 10 sztuk dwuwarstwowych płytek. To jest raz. Dwa, że bardzo szybko nam potrafią dostarczyć takie produkty. No ale to tak jak mówię, większość pewnie z was przechodziło przez ten proces. No i dobra, no i tu jest opcja, za taką kwotę dostajemy płytki. No i o ile jest to jednostkowa produkcja, to wszystko spoko, bo sobie zamawiamy gdzieś od jakiegoś dostawcy części. No i te części, wiadomo, przychodzą nam w woreczkach, z tych woreczków to trzeba odpakować, czy tam tasiemek, bierzemy sobie pensetę, układamy te elementy, lutujemy, spoko. No i to jest spoko, jeśli mamy do polutowania powiedzmy 10 takich płytek. No też zależy wiadomo od ilości elementów na płytce, ale powiedzmy jest mała płytka, no to 10 takich płytek, spoko, można robić. Problem się zaczyna, jeśli mamy zrobić takich płytek załóżmy 100 albo 500, bo to są takie powiedzmy mało wolumenowe produkcje, które powiedzmy chcemy wykonać, tak żeby po prostu przetestować nasze rozwiązanie, czy ono rzeczywiście działa, czy to, co tak naprawdę zaprojektowaliśmy, czy to ma sens. Więc wiadomo, pierwsze jakieś tam prototypy, no to są sztuki, no tak jak na przykład tutaj 10 sztuk. Zamawiamy, lutujemy, sprawdzamy, czy wszystko na naszym projekcie działa. No ale może się szybko okazać, że no, ten nasz design jest ok, albo robimy jakąś malutką poprawkę i tamta już płytka będzie dobra, następna. No i zamawiamy sobie, tak jak mówię, 100 sztuk, albo 500, albo 1000, coś takiego. No i no to już to jest trochę problematyczne, żeby to polutować. Więc tu akurat PCBWay przychodzi nam z taką, powiedzmy, pomocą, czyli możemy sobie zamówić PCB Assembly. No i tutaj to wygląda w ten sposób, że podajemy sobie, ile tych płytek mają nam wyprodukować, ile mamy niezależnych elementów na płytce, ile padów SMT, czyli do lutowania powierzchniowego. No, mamy tutaj elementów, no i ile mamy elementów przewlekanych, czyli true hole. No i gdzieś sobie tu klikamy, tam get quote, przechodzimy do tutaj tego formularza zamówienia. No i jak to wygląda ogólnie zamówienie czegoś takiego? Opcje mamy, jakby z zamówienia elementów mamy trzy. Jedne to jest turnkey, a tu chodzi o to, że to dostawca płytek zamawia nam części, czyli w tym przypadku PCBWay po prostu zamawia dla nas części, oni to wyceniają, ile te nasze części będą kosztować. Druga opcja jest taka, że wy możecie w jakiś sposób dostarczyć te elementy do PCBWaya, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jakby to miało wyglądać.
to tutaj akurat ja szedłem tą opcją, tą Turnkey, która wcale nie jest jakoś super droższa od tego, co normalnie jakbyście części zamawiali, więc właściwie nie wiem, czym to miałoby być lepsze. Zakładam, że pewnie tutaj chodzi o kwestie jakichś customowych części czy coś w ten deseń. No albo może być właśnie combo, które część rzeczy oni zamawiają, część my dostarczamy. No dobra, no to wyklikujemy sobie tutaj wiadomo wszystkie informacje o naszej płytce. Plus dodatkowo robimy sobie specyfikację PCBka, wszystko co potrzebujemy, no i tam klikamy sobie zamów. No i w tym momencie jak sobie złożymy takie zamówienie, to dostawca, w tym przypadku ten PCBWay, będzie chciał od nas kilka plików. No i teraz, jakie to są pliki? No, standardowo potrzebujemy Gerbery, czyli no, to nawet nie będę pobierał. No, mamy Gerbera, który po prostu jest wzorem naszego PCB. No i tutaj jest osobna wycena samej produkcji PCBków. No to w tym przypadku tutaj jest 20 elementów, ale to też ogólnie jest panelizowane, więc no, tu jest w jednym panelu jest 2 razy 5 płytek, czyli mamy 10 płytek na panel, no i zamawiamy 20, czyli mamy 200 sztuk. Więc to możemy sobie też wyspecyfikować u nich. Co ciekawe, oni też mogą zrobić za nas ten panel, jeśli nie mamy takiej możliwości. I właściwie ja polecam tą opcję, żeby oni zrobili panel, ponieważ oni w tym momencie robiąc panel dodatkowo dodadzą specjalne uchwyty, które są potrzebne do maszyn pick and place. Więc każdy producent czy każda fabryka, która jakby zajmuje się układaniem elementów i lutowaniem ich, ma jakieś tam maszyny do tego i każda maszyna, zakładam, ma pewnie troszkę inny sposób montażu tych PCB na specjalnych szynach, więc no, najlepiej zlecić im to spanelizowanie. Wtedy oni to zrobią tak, żeby im to pasowało do ich maszyn. Mniej problemów na pewno to przysporzy. No i to jest jedna rzecz. No i potem mamy drugą, czyli właśnie montowanie elementów. No i tutaj zamawiamy sobie elementy. No i w tym momencie producent potrzebuje od nas dwie rzeczy, a mianowicie jest to BOM. BOM, nie wiem, czy gdzieś tam kiedyś eksportowaliście, no to BOM wygląda w ten sposób. To jest zresztą od tego PCBka, którego tam mam w koszyku. No i tutaj to, co, bo jakby dużo programów różne rzeczy generują w tym BOMie, ale to, co tak naprawdę jest ważne i na to jakby zwracają uwagę tutaj w tym, tym załóżmy PCBWayu, czy jakiegoś innego producenta, to, że potrzebujemy manufacture part number, no bo to w jakimś stopniu nam tam określa, co tak właściwie chcemy montować. Potem potrzebujemy designator, żeby jakby zidentyfikować, który element jest gdzie. Footprint nam nie jest potrzebny, to właściwie mógłbym usunąć tą kolumnę. Następnie to, co jest też no wiadomo ważne, no to ilość elementów, które potrzebujemy na płytce zamontować. No i to jest kolumna, którą ja akurat ręcznie sobie później dodałem. Tu jest LCSC part number, czyli po prostu specyfikujemy im według numeru, jakie elementy oni nam powinni zamówić. No i teraz w tym przypadku to jest sklep LCSC. Ogólnie jeśli kupujecie, znaczy chcielibyście zlecić produkcję w Chinach, albo nawet nie, tylko zamówić sobie elementy, no to to jest chyba najtańszy sklep z elektroniką, jaki kiedykolwiek znalazłem. Więc
no, mają praktycznie wszystko, a nawet więcej, bo jest dużo jakichś marek krzak, typu, no właśnie, nie wiem, Hue, coś tam, bla, 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 bla. Więc naprawdę dostępność elementów jest kosmiczna. No i ceny. Ceny są po prostu turbo niskie. No, więc jakby polecam sobie, jeśli nawet gdzieś robiliście koszyk w innym u innego dostawcy, załóżmy, nie wiem, Mauser, DigiKey albo coś w ten deseń, no to polecam sobie potem sprawdzić, czy taniej tego koszyka, a zakładam, że pewnie na bardzo, znaczy o wiele taniej będzie dało się załatwić to w LCSC te elementy zamiast właśnie u jakiegoś, powiedzmy, zachodniego dostawcy. No, to tyle. No i mamy tego Booma. To jest coś, co musimy dostarczyć. Plus dodatkowo musimy wygenerować taki plik. To się generuje z... generuje się z programów no, typu tam KiCad czy jakieś inne EDA. Plik, który określa nam współrzędne dla maszyny pick and place, gdzie dany element ma zostać ułożony. Więc to jest taki CSV, który tam zawiera koordynaty. Nie wiem, mogę to pobrać i pokazać. O, mamy designator danego elementu i są koordynaty, tu gdzie jest pad, gdzie jest jakiś punkt referencyjny. Jakby to nas za bardzo nie interesuje, po prostu powinno to po prostu pójść do maszyny pick and place i ona sobie to wszystko przeczyta. Dobra. I mamy, powiedzmy, zlecamy, oni to tam parę dni to trwa. Oj, przepraszam. Parę dni to trwa, no i no patrzcie, możecie tutaj zobaczyć, że tam za 200 sztuk tych pojedynczych już płytek tutaj wycenili mi tą usługę na $2,800, z czego koszt samej produkcji, znaczy samej obsługi i kładzenia elementów na płytkach to jest te $314. No i elementy w tym to jest koszt $2,500. No, więc w ten sposób możemy sobie wyprodukować płytkę w jakimś tam, powiedzmy, większej ilości, której byśmy, powiedzmy, nie chcieli lutować sobie ręcznie w domu. No ale dobra, to powiedzmy, to jest akurat taka sprawa, którą większość z nas wie, jak mniej więcej robić, no może właśnie takie niuanse typu układanie elementów, tego może ktoś nie wiedział, bo zwykle to się robi, przynajmniej tak przy małych projektach samemu. No, tylko teraz dochodzi kolejna kwestia. Musimy wyprodukować jakąś obudowę do naszej elektroniki. No i to jest też ciężki temat ogólnie, bo o ile dla pojedynczych jakiejś produkcji, no to możemy się ratować drukiem 3D. Tylko druk 3D ma tą wadę, że nie jest ładny. Jakby jakość tego wydruku, nawet jeśli zejdziemy tam do jakichś niskich warstw, no to no szału nie ma. Plus dodatkowo problem jest taki, że długo się wszystko drukuje, więc tutaj też jest czas. Ale wiadomo, do prototypowania jest to najlepsza opcja. No a później, jeśli chcielibyśmy szybko produkować duże ilości obudów, no to potrzebujemy formę wtryskową. No, tylko z formami wtryskowymi jest taki problem. Oj, Jezu, chwila, nie, to mi tak nie zadziałało. Chwila, moment. Może, dobra, to zrobimy. Robimy tak. No, to tak będzie na boku trochę.
Z formami wtryskowymi jest ten problem, że formy wtryskowe są turbo drogie. Koszt wyprodukowania samej formy wtryskowej to jest około 10 tysięcy dolarów. No i to jest samo wyprodukowanie tej formy. Tą formę trzeba też zaprojektować, gdzie no zakładam, że raczej nikt tutaj z nas nie ma takiej wiedzy, jak to robić, więc to jest znowu komuś trzeba by albo zapłacić za to, albo zrobić bardzo dużo studiów na to, jak coś takiego się robi. Więc no, to jest kosztowne rozwiązanie. No ale tutaj mamy taki wykresik, który pokazuje nam, że inicjalny koszt jakby tego produkcji przez formę wtryskową elementów jest strasznie drogi, ale przez to, że koszt produkcji później, jeśli mamy już tą formę wtryskową, to jest około, w tym przypadku tutaj jakiś jest przykład, no to mamy 20 centów za obudowę w porównaniu 20 dolarów za obudowę przy druku 3D. No i teraz wiadomo, zależy jak sobie przyjmiemy tam koszty jednego i drugiego, no to gdzieś nam się w którymś momencie przetnie ta linia. No i powyżej, jakby za tym przecięciem bardziej opłaca nam się produkować przez formę wtryskową. No tylko właśnie chodzi o to, że mamy tu ten middle ground, czyli powiedzmy gdzieś tu w okolicach tego przecięcia, jeśli chcemy taką ilość jednostek produkować i na razie nie wiemy, czy będzie to więcej, czy będzie mniej, bo nie wiemy, czy pomysł chwyci, czy coś takiego, no to mamy ciężką decyzję, no bo nie wiemy, czy drukować w 3D i dojdziemy do tego punktu, że wyprodukujemy 500 obudów i nie wiem, i pomysł nagle się okaże, że no hura, super działa, wszystko, nie wiem, mamy klienta, który po prostu chce kupić, nie wiem, 10 tysięcy sztuk, no to no inaczej, może 10 tysięcy to przesadzam, no bo wtedy ten koszt wyprodukowania formy wtryskowej nam zniknie praktycznie, no ale powiedzmy przyjdzie klient, który powie, chce, dobra, 500 sztuk mi się podoba, teraz chcę mieć kolejne 1000, no i zaczyna się to robić problematyczne, no bo już wydaliśmy tyle kasy, że w sumie nam się mogła ta forma wtryskowa zwrócić, no ale trzeba produkować dalej, nie? No to wiadomo, w tym momencie już pewnie pójdziemy w tą formę wtryskową, no ale straciliśmy kupę kasy. Więc no plus to, że tak jak mówiłem, no druk 3D nie wygląda jakoś super pięknie. No i też właściwości mechaniczne takiego wydruku 3D są o wiele gorsze niż elementów wtryśniętych na formach wtryskowych. No, więc czy jest jakieś rozwiązanie takie powiedzmy na ten middle ground? No to coś, co my tutaj działając z tą firmą, dla której produkujemy elektronikę, znaleźliśmy coś takiego jak... to się nazywa, chwila, na polski sobie muszę przełożyć, odlewanie próżniowe. O. I tutaj chodzi o to, że tworzymy sobie model jakiegoś tego naszego urządzenia, który powinien być wykonany dokładnie. No i teraz w zależności jaki to jest element, no to możemy go, nie wiem, tutaj jakieś są cylindry, no to najlepiej pewnie byłoby go wykonać na jakiejś tokarce czy coś takiego, no ale powiedzmy, jeśli to jest jakaś obudowa, to ona musi mieć jakieś haczyki czy coś takiego, to najlepiej byłoby to wydrukować w 3D z żywicy. No i w tym momencie bierzemy sobie taki element wydrukowany w 3D. On tam może być wtedy zrobiony z jakąś super dokładnością, no bo jakby czas nas tutaj aż tak nie boli. No i bierzemy, zalewamy sobie ten element jakimś, to się nazywa ogólnie silikon formierski. To są głównie takie silikony mniej więcej jak do odlewania opon sobie używamy do robotów.
No i tutaj są takie zaznaczone, że tam trzeba zrobić jakieś rureczki, dodać wentylacyjne, jakiś taki lejek do zalewania tej formy. No i jeśli mamy już przygotowaną tą formę, to nam to wszystko zastygnie, to rozcinamy sobie tą formę, wyciągamy ten element nasz bazowy. No i w tym momencie, jak mamy taką gotową formę, no to ją zamykamy, zaklejamy sobie z dwóch stron. No i tutaj wlewamy, czy to jakiś silikon, czy nie wiem, możemy roztopić jakieś tworzywo typu, nie wiem, PLA albo ABS, albo cokolwiek innego. Zalewamy sobie tą formę, no i najlepiej to potem wcisnąć do komory próżniowej, która nam wszystkie bąbelki powietrza powyciąga z tego elementu, tak żeby to wyszło jak najlepszej jakości. No i w tym momencie powstaje nam taki element tutaj z tym lejeczkiem, lejeczek odcinamy, no i gitara mamy nasz elemencik. I to jest rozwiązanie, które na razie nam się najlepiej sprawdza w tej całej produkcji, ponieważ koszty są niskie, da się wyprodukować dużą ilość tych elementów w dosyć krótkim czasie. No i zaleta jest też taka, że jest dużo firm, która oferuje takie usługi, przez co no też można jakoś tam no sobie ogarniać lepsze ceny. Dobra, to mamy. No i jak już sobie stworzymy taką obudowę i elektronikę, no to teraz przychodzi moment, w którym musimy to wszystko poskładać. I no tutaj też jest kwestia tego, czy chcemy na przykład robić to samemu, bo nie wiem, no taki przykład opierając się na tym, co ja aktualnie robię, czyli głównie my zamawiamy PCB-ki i lutowanie wszystkiego w Chinach, ale na przykład mamy na płytce jeden element THT, który no, jakby bardzo mocno zwiększa koszt produkcji, znaczy wytworzenia tam tej płytki u tego PCBWay'a. No a jakby dużo czasu nie zajmuje i nie jest to zbyt pracochłonne, więc lutujemy to u siebie w firmie. Plus dodatkowo dolutowujemy baterię, bo to też jest urządzenie, które pracuje na baterii. I co ciekawe, większość firm, które lutują PCB-ki, jak się pytałem, czy mogą nam dolutować baterię, to mówią, że nie, bo przesyłka baterii z Chin jest w jakiś sposób tam regulowana. I to nie jest taki prosty temat, więc ogólnie kupujemy baterie już w Polsce zaimportowane i to wszystko już składamy no, na miejscu. No ale można to też zlecić komuś. No i teraz ktoś się zapyta, czy nie można tego zrobić prościej. To można, jest też taka opcja, też jakby rozważaliśmy tego typu rozwiązania. To są firmy, które mogą to wszystko, co ja teraz, o czym ja opowiadałem, mogą wam dostarczyć od razu. No wiadomo, to się wiąże z kosztami i to głównie dlatego nie poszliśmy w to rozwiązanie, ponieważ no jakby my jesteśmy na takim etapie mocno R&D, więc też na samym początku nie wiedzieliśmy, czy ten produkt jakby zostanie dobrze przyjęty na rynku. No i wiadomo, no nikt nie chce cisnąć kasy w coś, co nie wiadomo, czy się sprzeda. No, ale właśnie tak jak mówię, mieliśmy rozmowę z taką firmą. Firm jest naprawdę multum tego typu, ale to jest przykład firmy, z którą myśmy rozmawiali. Firma się nazywa Above, oni są ze Szwecji. I to jest firma, która właściwie, jeśli macie pomysł na jakieś urządzenie i no i co najważniejsze, jeśli macie
jeśli macie finansowanie i macie jakiegoś inwestora, który wierzy w wasz produkt i będzie cisnął w to kasę, no to wtedy nawet nie znając się kompletnie na elektronice ani projektowaniu, po prostu mówicie, idziecie do tej firmy, mówicie im, okej, dobra, my chcemy mieć taki produkt, on ma się łączyć nam Bluetoothem z komputerem, załóżmy, ma mieć taki czujnik i ma pracować, nie wiem, 5 godzin na baterii, ma wytrzymać upadek tam z 2 metrów i się nie rozwalić. No i oni projektują wam wszystko od samego początku do końca i dostarczają. No ale tak jak mówię, to jest kasa, nie? Więc tutaj jest bardzo dobre pytanie, czy aż tak bardzo wierzycie w swój produkt, że możecie zainwestować kupę kasy i dać to firmie zewnętrznej? No ale to na pewno wam ułatwi później start. Dobra, to powiedzmy mamy załatwione. I jeszcze jedną taką rzecz, którą to już jakby trzeba myśleć od samego początku o tym, ale to przyjdzie z czasem. To jest jakby, ale to się źle rozciągnęło. Ogólnie jak wygląda taki proces produkcyjny? Czyli bierzemy, robimy sobie jakiś design. W tym momencie generujemy jakieś pliki, które na podstawie których możemy wyprodukować nasze urządzenie. Tworzymy prototyp, no i lecimy do naszego klocka, czyli tutaj na dole, czyli po prostu robimy review naszego designu, bo wiadomo, to nie jest nigdy tak, że to wyjdzie za pierwszym razem, więc tutaj się bardzo długo będziemy kręcić, więc w którymś momencie mamy ten nasz prototyp spełnia nasze oczekiwania i wiemy, że chcemy wyprodukować, no to przechodzimy do fazy takiej, tu jest evaluation build, czyli produkcji takiej partii testowej. I to zwykle na tym etapie tworzymy sobie, nie wiem, tam załóżmy 10, 50 sztuk, no wszystko zależy od tego, co tak naprawdę nasze urządzenie ma robić. I najlepiej na tym etapie dać już to urządzenie komuś z zewnątrz. Może nie tyle z zewnątrz, ale powiedzmy do takich beta testów, czyli żebyście to nie wy testowali to wasze urządzenie, no bo wtedy bardzo dużo różnych błędów wychodzi. Wiadomo, jak to ten... jak to potem wygląda. No ewentualnie, jeśli macie taką możliwość, no to może gdzieś tam u was w firmie są jacyś QA-e, no to oni się na tym znają, jak to dobrze przetestować. No i w momencie, kiedy już wyjdziemy poza tą fazę ewaluacyjną, no to w tym momencie musimy zrobić transfer tego produktu już gdzieś do jakichś fabryk. No i Tu już jakby ten proces wcześniej opisałem, jak to mniej więcej przy tej małej skali wygląda, czyli po prostu musimy sobie znaleźć jakichś partnerów, którzy nam będą produkować tą elektronikę, no i później decydować, jak to wszystko dopiąć tak, żeby to nam się wyprodukowało. No, więc... to jest, powiedzmy, taki pierwsza część tego, co chciałem powiedzieć, ponieważ, no dobra, mamy już nasz produkt, mamy nasze urządzenie, które przetestowaliśmy, działa, no i teraz chcielibyśmy je zacząć sprzedawać. Czy to detalicznie jakimś użytkownikom, powiedzmy takim końcowym, czy to innym firmom jako jakąś usługę. No i tu się zaczyna pojawiać problem certyfikacji elektroniki, ponieważ każde urządzenie elektroniczne, które jest dostarczone
dostarczone na rynek, przynajmniej rynek europejski plus Stany Zjednoczone. Nie wiem do końca, jak to się ma do krajów, które, no powiedzmy, może tak to nazwę, krajów trzeciego świata, czyli gdzie powiedzmy te regulacje mogą nie do końca działać tak jak u nas. No ale to powiedzmy o tych na dwóch głównych rynkach powiem. No to u nas w Europie jest tak zwany certyfikat CE i to pewnie znacie. To jest taki ładny znaczek. Chwila, sobie tutaj gdzieś przekopiuję. No, to jest taki piękny znaczek. Nie mylić ze znaczkiem, który jest tak, ma bliżej C i E, co oznacza China Export. Więc tutaj, o, to jest CE, to jest China Export, więc na to też trzeba uważać. Czym jest CE? To jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ jak się o tym dowiedziałem, no to jest, troszkę śmiesznie to działa, ponieważ CE to jest certyfikat, który ty jako producent wystawiasz na swoje urządzenie. I jeśli wystawiasz ten certyfikat CE, to może być w formie jakiegoś tam dokumentu takiego jednostronnicowego. Chyba nawet to jest jakoś regulowane, jak ten dokument ma wyglądać. Jeszcze powiedzmy do tego etapu tak do końca nie doszliśmy. To jakby to jest taka wasza deklaracja tego, że to urządzenie, które wy wyprodukowaliście, spełnia normy rynku, w tym przypadku europejskiego. No i co ciekawe, żeby wystawić taki certyfikat, nie musicie absolutnie nic zrobić. Znaczy, musicie po prostu wystawić ten certyfikat. Nie trzeba jakby robić żadnych badań ani nic. Po prostu możecie powiedzieć: OK, mój produkt spełnia tam jakieś regulacje. No tylko to jest takie trochę rzucenie słów na wiatr. No i tutaj można mieć z tego powodu troszkę problemy, ponieważ wszystko zależy, co robi wasze urządzenie, bo tych regulacji jest naprawdę multum. No ale powiedzmy z takich rzeczy, które najbardziej nas jako osoby tutaj zajmujące się powiedzmy elektroniką, taką można powiedzieć gdzieś użytkową, to co będzie dotykać, to jest regulacja, ona się nazywa EMC, czyli Electromagnetic Compatibility, i pod tą nazwą kryje się to, że w jaki sposób nasze urządzenie oddziałuje na otoczenie i jakie ono generuje zakłócenia elektromagnetyczne w polu dookoła siebie, ale też w jaki sposób ono reaguje na zewnętrzne oddziaływania innych urządzeń elektromagnetycznych. Czy na przykład taki przykład, nie wiem, mamy silnik w sprężarce w lodówce. No i teraz pytanie, czy jak nasze urządzenie sobie stoi na biurku i włączy się tam taki silnik, to czy w tym momencie nam się nasze urządzenie na przykład nie zresetuje, bo gdzieś tam jakaś szpilka w napięciu pójdzie, czy coś takiego, coś się nam wyindukuje w obwodzie, no i nagle będziemy mieli jakiś problem z naszym urządzeniem. To jest jedna taka dyrektywa, którą trzeba spełnić. Druga, która tyczy się urządzeń, które zawierają jakikolwiek układ radiowy, to jest dyrektywa RED, się nazywa, czyli tam Radio Emitting Device chyba.
Chwilka. I to jest taka dyrektywa, która jakby nam określa na przykład częstotliwości, na których nasze urządzenie może pracować. No i tutaj już jest kwestia tego, co tak naprawdę nasze urządzenie ma robić. Czyli na przykład, jeśli to ma być urządzenie Bluetooth Low Energy, no to teraz, czy w momencie, kiedy mamy nasz układ i ten układ ma wbudowany moduł radiowy Bluetooth, no to ten moduł radiowy trzeba połączyć z anteną. No i teraz źle zaprojektowana antena do tego naszego układu może generować częstotliwości harmoniczne w stosunku do tego naszego 2,4 GHz, które określa Bluetooth. No i tam gdzieś na przykład może nam wyjść szpilka w paśmie zabronionym powyżej dozwolonych mocy emisji. No i w tym momencie może być trochę problematyczne, no bo podjedzie czarny van pod nasz na nasze mieszkanie i na przykład przyjdzie nam do zapłaty kara tam około 50 tysięcy złotych za używanie pasm niedozwolonych. Więc to są rzeczy, które na pewno warto sprawdzić. Co ciekawe, nawet jeśli mamy produkcję mało seryjną i nie wiem, gdzieś zaczęlibyśmy sobie sprzedawać nasze urządzenie na Allegro, no i zakładamy, że nasza produkcja jest na tyle mała, że powiedzmy nikt tam się nami nie zainteresuje, to co ciekawe, UKE, czyli to ten Urząd Komunikacji Elektronicznej to się nazywa. Nie pamiętam, jaki to jest rozwinięcie skrótu, ale co ciekawe, kontrolerzy z tego UKE co jakiś czas monitorują sobie na przykład takie platformy typu Allegro i takie samoróbki urządzenia mogą od was kupić, po prostu jako przedstawiając się jako jakiś tam konsument i oni sobie wezmą takie urządzenie do badań. No i jeśli wyjdzie coś, czego byśmy nie chcieli, no to w tym momencie wiadomo, mogą nam dowalić karę. Więc tutaj też trzeba na to uważać. No, więc to są rzeczy, które tyczą się elementów radiowych. Potem dodatkowo jeszcze jest taka dyrektywa, która się nazywa LVD. To jest dyrektywa, którą musimy spełnić w momencie, kiedy nasze urządzenie jest podłączone w jakiś sposób do sieci, czyli do gniazdka, a właściwie to o ile nie jest to urządzenie, które działa na baterię, to w większości przypadków będzie podłączone do sieci. Niekoniecznie bezpośrednio, ale może być pośrednio podłączone przez na przykład ładowarkę. No i to jest dyrektywa, która to się nazywa emisja przewodzona. I to po prostu sprawdza, czy nasze urządzenie w jakiś sposób przez no właśnie tą emisję przewodzoną nie wpływa na inne urządzenia, które są podłączone też do tej sieci. Czyli czy nie wprowadzamy jakichś zakłóceń drogą właśnie przesyłu przez połączenie galwaniczne, jakichś zakłóceń, które mogłyby oddziaływać na inne urządzenia albo inne urządzenia na nasze urządzenie. No, więc tak. I dodatkowo jeszcze tak na sam koniec, to jest dyrektywa, którą pewnie większość z was też gdzieś już słyszała przynajmniej albo zna. I to jest dyrektywa ROHS, ROHS. I ona mówi nam o tym, że nie możemy stosować jakiejś tam ilości ołowiu w naszej elektronice. Czyli w tym momencie, jeśli nasze urządzenia są lutowane, to tam muszą być lutowane za pomocą cyny bezołowiowej. Nie? Więc w ten sposób tak to wygląda.
No i potem jest jeszcze masę innych dyrektyw. Nie wiem też akurat tutaj, jak to dokładnie wygląda przy każdym typie urządzenia, bo to co urządzenie, to inne dyrektywy musi spełniać. Ale to już tak jak będziecie kiedyś produkować coś, albo będziecie chcieli produkować coś, to sobie będziecie musieli sami rozpoznawać te tematy. Ostatnia rzecz, którą mogę jeszcze do samej tej certyfikacji dorzucić, no to jakie to są właściwie koszty? No bo to pewnie by was interesowało. No to żeby zrobić takie testy, trzeba się zgłosić do akredytowanego laboratorium, które zajmuje się takimi testami. Ogólnie mamy na Politechnice takie laboratorium. To jest ten taki niebieski budynek na środku kampusu. Tam przy W4. Nie byłem tam ogólnie, bo jak sobie zrobiliśmy rekonesans, to się okazuje, że to troszkę drogo wychodzi Politechnika. Taniej znaleźliśmy komorę sobie w to się nazywa IASE, to jest tam koło hali stulecia. I tam ja byłem na takich wstępnych badaniach. No i to wygląda tak, że nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak wygląda komora. Chwila, to jest komora. Bezodbiciowa. O. No to czekajcie, wrzucę grafikę. No to mniej więcej wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy specjalne elementy na ścianach, podłodze, suficie, które pochłaniają nam częstotliwości, czy tam fale radiowe, które mogą pochodzić z zewnątrz. I to wygląda tak, że po prostu jak jest ta komora i wejdziecie do środka, zamkniecie drzwi, to nagle nie macie zasięgu w telefonie i wszystko, co z zewnątrz przychodzi, to tego nie ma. Zresztą nawet mi tutaj wyskoczyło, to tak wygląda ta komora na Politechnice. Tak, to jest centrum na kampusie. A ja byłem w takiej malutkiej, nie wiem czy konkretnie, to chyba nie jest zdjęcie z tej, ale no taka malutka ta komora, gdzie po prostu z jednej strony ustawiamy nasze urządzenie, z drugiej jest ta taka śmieszna antena, chwilę, tutaj o, taka antena, tam też różne typy anten się używa w zależności od jaki to jest pomiar. Nie wiem, nie znam się aż tak na tym, to technicy, którzy tam w tym laboratorium są, zwykle wam pomogą później w tych testach, no ale wiadomo, pomoc kosztuje. Ile coś takiego kosztuje? To jest ogólnie bardzo duży rozstrzał. To, co my znaleźliśmy tam w tym IASE, to płaciliśmy około, o ile dobrze pamiętam, chyba 280 zł netto za godzinę pracy takiego laboratorium, gdzie tam powiedzmy, jeśli wykupimy sobie cały dzień, to są kwoty w okolicach 2-2,5 tysiąca. A z tego co wiem, a jeszcze nie przeszedłem tego procesu, no to takie przeprowadzenie pełnych testów, czyli wszystko to, co jest potrzebne, żeby być pewnym, że nasz produkt działa, to trzeba taką komorę wynająć na około 2-3 dni. Więc powiedzmy, koszta takiej koszty tej certyfikacji nie powinny przekroczyć nam 10 tysięcy, o ile nasze urządzenie działa. I spełnia te normy, bo to jest jakby kwestia tego, że jeśli podczas tych testów wyjdzie, że coś u nas jest do poprawy, no to raz, że kupę kasy nas kosztuje
przeprojektowanie tego urządzenia i jakby wykonanie kolejnych prototypów. A dwa, że trzeba znowu zapłacić za te same testy i wszystkie testy trzeba robić od początku, ponieważ to będzie nowy design. Więc jest to troszkę ciekawa zabawa z tym. No ale no, na pewno warto to zrobić, bo żeby mieć taką pewność, że tutaj się nic nie stanie, żaden urząd się do nas nie doczepi i nie będziemy musieli tutaj kar płacić. No dobra, ja myślę, że chyba tutaj wszystko na ten temat powiedziałem. Nie wiem, macie jakieś może pytania do mnie? To chętnie odpowiem. Ja się może wtrącę. Takie dość duży zbiór informacji o tym, co musi spełniać urządzenie, które ma mieć certyfikat CE, można znaleźć w dokumencie, który po polsku nazywa się Niebieskim Przewodnikiem. I jest to taka książeczka wydana przez Unię Europejską właśnie z takimi podstawowymi informacjami na temat procesu związanego z certyfikatem CE. Z tym, że widzę, że teraz jest chyba wersja z 2016, bo wydaje mi się, że teraz jest taki dość przejściowy okres, bo przynajmniej w przypadku urządzeń medycznych przestaje obowiązywać dyrektywa, która ich dotyczyła wcześniej. Teraz jakoś w tym okresie ma wejść w życie rozporządzenie nowe, które ma ich dotyczyć. Już było parę razy przesuwane w związku z COVID-em i prawdopodobnie jakieś nowe wydanie może w ciągu jakiejś w miarę niedalekiej przyszłości wyjść tej książeczki. Znaczy co, to racja. Znaczy co ciekawe, to na pewno warto być na bieżąco z tym. To znaczy to się dosyć często zmienia. To tak jest, tak jak tutaj mówi Maciek, tam ostatnie wydanie jest ten 2016, a już z tego co wiem, to już właśnie też na 2020 miały być jakieś nowelizacja tego. Więc wiadomo, warto to gdzieś tam śledzić sobie, żeby to też nie było tak, że potem robicie certyfikację i na przykład się okazuje, że wasze urządzenie na przykład jakiś tam testów nie musi już robić, nie? Bo się coś zmieniło. Właśnie z urządzeniami medycznymi w tej chwili, przynajmniej wiosną tego roku, zeszłego roku, była sytuacja taka, że było bardzo ciężko wprowadzić na rynek urządzenie w oparciu o stare MDD, ponieważ wszystkie notyfikowane laboratoria były zawalone zleceniami, a nie było też praktycznie dostępnych laboratoriów, które by miały uprawnienia do certyfikacji pod MDR. Więc na to trzeba też zwrócić uwagę, że w takich okresach przejściowych między przepisami może się zdarzyć, że nie będzie w organizacji, z którymi można by przeprowadzać certyfikację. To jeszcze jakieś pytania? Ktoś coś? To może ja tytułem komentarza, żeby zdać sobie sprawę w momencie, kiedy chcemy wyprodukować no właśnie jakiś taki złożony, profesjonalny produkt na rynek, ile czasu to może zająć, to warto może zwrócić się do przypadku Janka Kęcińskiego, naszego absolwenta, który lata temu był też prezesem Konaru, a który zdecydował się po jakimś tam okresie pracy na uczelni założyć spin-off, w ramach którego produkuje
czy zmierza do produkcji, bo to ciągle jest na tym etapie, do produkcji robota EMYS, który ma służyć do nauki języków obcych dzieci tam w wieku kilku lat, no to gdzieś miesiąc temu na jego Facebooku, możecie zresztą sobie zobaczyć, pojawiły się zdjęcia, gdzie zilustrowany jest początek procesu produkcyjnego tego robota, a cały ten proces, no tak na poważnie, zapoczątkowali około 6 lat temu. Także przez tyle czasu trzeba było poświęcić, żeby no właśnie wyprodukować prototyp, zrobić te testy różnego rodzaju, przeprojektowywać rzeczy, które się psuły, w końcu zająć się tą certyfikacją, o której mówił Dawid, i no doprowadzić do tego, żeby ten produkt powstał. Także zachęcam, możecie sobie zajrzeć tam, zobaczycie, jak sprawa wygląda aktualnie, bo w sumie no myślę, że to jest jakaś rzecz, o której konarowcy wiedzieć powinni, bo no ten człowiek wyrósł z naszego tutaj koła. Co ciekawe, to właśnie akurat z produkcją tych obudów, o której mówiłem, o tym vacuum casting, czyli tym odlewaniu próżniowym, to informacje o jakby tej metodzie produkcji się dowiedziałem od Michała Dziergwy. Też członka byłego Konaru, który współpracuje z Jankiem Kędzierskim. Tak, tak, dokładnie, więc właśnie... Niesamowitą drogę, żeby właśnie dowiedzieć się tych wszystkich technologii, metod, żeby to no, było wyprodukowane w taki sposób, jak trzeba. No, mieli w sumie to szczęście, że dostali się do inkubatora w Shenzhen i te prace przyspieszyły w momencie, kiedy właśnie tam te zadania były realizowane. Zresztą firma jest ciągle tak działająca, że ma swój oddział w Polsce też. Także może da radę namówić Michała na to, żeby coś troszkę opowiedział o tych ich przygodach. Mogę się spytać. No, to na pewno warto to zrobić. Jak coś, to ja mogę tam wspomóc ewentualnie, ale myślę, że nie będzie to potrzebne. Byleby tylko nie było tak, że oni są w jakimś znowuż gorącym okresie. Bo są takie momenty, kiedy mają troszkę mniej roboty, bo na coś czekają, ale są też takie okresy, w których tej roboty jest całe mnóstwo. Zresztą taki produkt jak robot do nauki języków obcych, to możecie sobie zdać sprawę, że to nie jest tylko kwestia samego urządzenia, ale kwestia w ogóle całości pomysłu na to, w jaki sposób będzie to realizowane. Jakieś materiały dodatkowe się muszą pojawić i no tutaj jest naprawdę mnóstwo rzeczy do ogarnięcia w takiej sytuacji. Okej, to ja tyle. Dziękuję. No dobra, to jeśli nie ma pytań, to ja też tutaj zakończę. No chyba, że ktoś chce jeszcze o coś spytać, to oczywiście możecie. Ewentualnie, jeśli gdzieś tam macie jakiś pomysł i chcielibyście startować, to też oczywiście później, jeśli ktoś by chciał, no to walcie do mnie jak w dym, to też będę się starał tam gdzieś wam pomóc. Więc no, jakby czekam na jakiś odzew.